momencie no, nie sposób jest pominąć tej sceny, która pokazuje nam zwiastowanie, kiedy anioł przychodzi do Maryi. Zanim rozważymy sobie, co dla nas znaczy ten przekaz ewangeliczny, przypomnijmy sobie klasykę kabaretową sprzed lat. Ona nam pomoże troszeczkę w tematyce tego naszego rozważania. Więc proszę pana, pękła mi... Zaraz, chwileczkę. A dzień dobry, kto powie? Młodzież słucha, ona się uczy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, pozdrowienie, powitanie. Anioł, który przychodzi do Maryi i ją pozdrawia, bądź pozdrowiona, jesteś pełna łaski i Pan jest z tobą. Te słowa, które wykorzystujemy w modlitwie, zwracając się do Maryi w tak zwanym pozdrowieniu anielskim, właśnie tam mówimy, zdrowaś Maryjo, tak to brzmi po polsku. I to zdrowaś Maryjo, to nie chodzi o jakieś tam pobożne życzenie, żeby Maryja była zdrowa. Maryjo, no bądź zdrowa, niech tam cię przeziębienie nie dotyka, niech koronawirus cię tam szerokim łukiem omija i tam inne choróbska, żeby cię nie dotykały. Oczywiście, że nie o to chodzi. To, co wypowiada anioł, to było powszechnie przyjęte, kiedy się witano. Powszechnie przyjęta forma powitania. Takie nasze dzisiejsze, można powiedzieć, dzień dobry, cześć. I ogólnie wszyscy tego używali. I my znów tutaj mamy taki fragment właśnie Ewangelii, który nie zrozumiemy, jeżeli nie wnikniemy w kulturę tamtych czasów i tamtej rzeczywistości. No dla nas to jest coś normalnego. Jeżeli się ktoś do kogoś wybiera, puk, puk, otwiera drzwi i wchodzimy do kogoś, no to wtedy wypada się no jakoś tam przywitać, pozdrowić, więc mówimy dzień dobry lub jeżeli ktoś jest nam bliski, mówimy cześć. I to jest coś normalnego. No, anioł był Bożym aniołem, więc wiadomo, że musiał być dobrze wychowany. No to przychodzi do Maryi, no to ją pozdrawia. Mówi, bądź pozdrowiona, tak jak było na tamte czasy to przyjęte. Ale moi drodzy, trzeba nam wiedzieć, że tutaj znów mamy kolejny przykład, jak Pan Bóg łamie wszelkie konwenanse. Bo to nie było takie oczywiste. To jest ważne, kto kogo pozdrawia. My tak patrzymy z naszej kultury, że skoro anioł wchodzi, jak mówi Ewangelia, do Maryi, anioł wszedł do niej, no i powiedział, bądź pozdrowiona, przywitał ją, a tak naprawdę powinno być odwrotnie. To Maryja powinna pozdrowić anioła. Dlatego, że po pierwsze była kobietą. Ja wiem, że nam to się może dziwnie wydawać, ale no taka była kultura i żeby to zrozumieć, to musimy się odnieść do tamtych czasów, spojrzeć tamtym czasem na tę rzeczywistość. Była kobietą, mało tego, że była kobietą, do tego jeszcze była młodą kobietą. Maryja miała 12 do 14 lat, była młodą kobietą, oczywiście to już były dziewczyny, które wychodziły za mąż. No ale jednak kobietą była młodą. Mało tego, nie była mężatką. Maryja już była po tych pierwszych zaślubinach, ale formalnie jeszcze nie była w pełni żoną Józefa. A więc jeszcze nie mieszkali razem i dlatego też jako mężatka też wymagało się, że to ona powinna pierwsza pozdrowić tę szczególną osobę, jaką był tutaj anioł. No i poza tym jeszcze nie możemy zapomnieć, że anioł, który tam jest, jest uosobieniem samego Boga. Nie Pan Bóg przychodzi, oczywiście posyła anioła i nie dlatego, że Pan Bóg jest próżny i siedzi tam sobie w niebie i nie chce mu się tam zejść do Maryi i mówi, dobra anioł, to weź tam śmignij na dół, leć do Nazaretu, do dziewczyny imieniem Maryja, powiedz jej to i tamto. Nie. Nie dlatego, że Panu Bogu się nie chce albo się wysługuje aniołami, tylko dlatego, że w naszej rzeczywistości tutaj ziemskiej, tak jak mamy wiele miejsc w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, gdzie jest powiedziane, że właśnie tutaj człowiek nie przeżyłby, nie byłby w stanie zobaczyć Pana Boga i pozostać przy życiu. Bóg jest tak wielki, tak mocny, tak potężny, że byśmy po prostu z wrażenia umarli, gdybyśmy doświadczyli osobiście tutaj na ziemi, w tej rzeczywistości samego Boga. A więc to dlatego posyła anioła, ale ten anioł jest uosobieniem samego Boga. To w tym
posłańców, w tym aniele, przychodzi do Maryi sam Bóg. I teraz to, co jest piękne. Maryja powinna pozdrowić anioła, tym samym powinna pozdrowić Pana Boga. A co anioł robi? Co Pan Bóg przez tego anioła robi? Ano Pan Bóg zostawia cały ten swój Boży majestat, cały ten blicht i przychodzi do Maryi jak równy, mały, tam nie nawet jak równy, nawet się uniżając, można powiedzieć, właśnie przez to, że to on pozdrawia Maryję, że to on ją wita na początek, a nie czeka, żeby jego powitać. I dlatego Pan Bóg chce pokazać, mówi, zobacz, ja przychodzę do ciebie i chcę usiąść koło ciebie i posiedzieć z tobą na tej ławeczce, abyś w końcu zrozumiał, jak bardzo jesteś dla mnie ważny. I dlatego właśnie Pan Bóg posyła swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który staje się człowiekiem. Prawdziwy Bóg staje się prawdziwym człowiekiem, staje się jednym z nas. A więc to uniżenie sprawia, że Jezus Chrystus staje się naszym bratem, a my przez Jezusa Chrystusa na mocy Chrztu Świętego stajemy się dziećmi Bożymi. I Pan Bóg mówi, moja miłość jest tak potężna, że to ja przychodzę, ja mówię ci pierwszy dzień dobry, żebyś nie miał żadnych wątpliwości, jak wiele mam ci do zaoferowania. Niesamowite. I z tą myślą, z tym klimatem trzeba nam wejść już po zakończeniu tego Adwentu w tę rzeczywistość dotyczącą wcielenia Syna Bożego, tego, że Chrystus staje się naszym bratem i przyszedł nam objawić właśnie, jak Pan Bóg przychodzi do nas, zostawia cały ten swój majestat tylko po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni. On mówi nam dzień dobry. Odpowiedz.